już na lotnisku, uśmiechnięta, zadowolona, no to wiadomo, gdzie lecę. Moja kochana Italia. No i lecimy, nie? Jeszcze różowym samolotem, to już w ogóle. Powiedzcie mi, co to jest, tylko przylecę do Italii. Później mi się sama śmieje. Także jeszcze nigdy tutaj nie byłam w Bari, byłam w różnych miastach w Italii, ale Bari nie byłam. Kochani, nawet jak jestem w Italii, to mnie Ameryka nie opuszcza. Idę właśnie do restauracji, która się nazywa Las Vegas. No, na motorach Włosi, jak to wiadomo, lubią jeździć, tatuaże też lubią. Coś dla pań, które oglądają. Tak to wygląda. No, powiem wam, że tutaj nie trzeba pić alkoholu, żeby mieć dobry humor i się cieszyć. Tutaj po prostu czujesz, że się żyje. No kochani, no nic więcej chyba do szczęścia nie potrzeba. Popatrzcie. Mamma mia, che bello! I teraz jeszcze taka przygoda. Idziemy, ale buty mam przewygodne na taką drogę. Nie wiedziałam, że tutaj przyjdę. Tak naprawdę to wyszłam tylko zjeść. Ale się wciągnęłam i przyszłam. No i od razu flaga włoska, lecimy! Ciao! Coś pięknego, kochani, naprawdę. Pani Ficio, kochani, tutaj można kupić różne wypieki pyszne. Kochani, ja właśnie będę zaraz piła kawusię. Kolejny dzień w pięknej Italii. Słoneczko świeci. Jak to mówią, nic mi więcej nie potrzeba. Buziaki. No i tutaj już mam koleżanki, oczywiście, jak to Monia w Italii. Ciao, ciao, come sta? Come ti chiami? Marisa e Vittoria. E io sono Monica. Saluti tutti. Ciao. Da Italia. Sytuacja ogólnie jest taka, że my się tutaj nie znamy, ale żeśmy się wszyscy poznali. I pozdrowienia oczywiście dla Piotra Pająka, który zaraził mnie tym podróżowaniem. Ja już teraz bez podróżowania nie umiem żyć. Peter, Team Pająk! Woo! Ja w takim różowym dzisiaj stroju, słuchajcie, tutaj wszyscy się patrzą jakoś jak na wariatkę. Popatrzcie tutaj. Wow. No tu to po prostu można się zakochać, naprawdę, i warto przyjechać, popatrzcie. Coś pięknego. Uhuhu. Avevi impegni dopo, perché il mondo è l'ultimo giorno. To jest taka typowa Italia, zobaczcie, tutaj. Teraz wam pokażę, jakie balkony w ogóle, patrzcie. I teraz tutaj. Teraz uwaga, co wam pokażę. Quello di sopra è quello. Si vede alla fine. È dietro là, si sopra di là. Kochani, ja się normalnie tutaj zakochałam, popatrzcie. Ciao! Kochani, no i ja podróżuję sobie tutaj po Włoszech, pokazuję wam, a tutaj Polacy, proszę bardzo. Cześć. Możecie się przedstawić? Dobra, Jakub i Ola, ja jestem Monika, także pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No tyle się nachodziłam, no to kochani, salute da Italia. No
i dzień dobry, mamy kolejny dzionek. Monia leci dzisiaj na zakupy i nagrywać kolejne wideo dla was. Tutaj przyjechałam dzisiaj sobie pozbierać winogrona sama. I to jest taki winogron nie na wino, tylko taki do jedzenia. Normalnie szaleństwo, no. Ja wam powiem, że ja się w polu czuję jak ryba w wodzie. I te już są na winko. Ej, normalnie są takie pyszne te winogrona, że zjadłabym je wszystkie. Pomidory zrywałam i jadłam u dziadka, ale winogrona nigdy. Pierwszy raz i to jeszcze w Italii. Wedi, już kawę wypiłam, teraz czekam na słodkie. O, teraz to, co lubię najbardziej. Grazie, signora. Oh my god. Come mi piace quelli dolce. Słodka dziewczyna, uśmiechnięta dziewczyna. Pistacchio o pistaccio? Pistacchio. Allora, questo adesso, teraz jem... che cos'è? Muffin con pistacchio. Tutaj właśnie właściciele restauracji, baru mówią, że w Bari to nie jest turyzm, że dla turystyki ludzie przyjeżdżają, tylko właśnie dla jedzenia. No i prawda, bo Monia to już normalnie chyba 3 kilo. Schody do nieba, schody do nieba, niczego mi więcej nie potrzeba. No i kochani, oczywiście jak Italia, no to dolce vita, czyli słodkie życie. Słodkie życie jest i uśmiechnięte, jak się je dużo słodyczy. Ja jestem tego wzorem. Carabinieri, czyli to znaczy po polsku policja, tak? No, ale to... Bo nie jest grzeczna dziewczynka, to tam... Teraz idziemy do katedry. Katedrale. Teraz za to kocham najbardziej Italię. Tutaj sobie idziemy, jakieś takie budownictwo i na raz, proszę bardzo. I na raz wchodzimy do raju na ziemi. Raj na ziemi. Będę kupować brzoskwinię. Patrzcie. Scusa, posso avere una pesca? Quanto costa? La devi mangiare adesso? Sì, adesso. Chyba mi w ogóle... O. Sì, sì. Vieni, vieni. Grazie, signore, grazie. Perché c'è soldi qua? Per quello non sono problemi. Pure senza soldi. Grazie. Lo so. Mi sono ridotto male. Ce l'avevo stamattina. Guarda qua, porca miseria. No, no, butta. Buttalo. Sì. Un altro? Sì. Piano? Piano, piano. Włosi się będą kłócić, nie? Albo rozmawiać głośno. Io sono Dino il Cantaro, lui lo sa. Vicino a me, io sono Dino il Cantaro. A io tylko brzoskwinie przyszłam kupić. Saluti ragazzi, saluti. Ciao. Tutti da Polonia. A Polonia. Tutti Polonia. Ciao. Da Roma. Da Roma. Pozdrawiają was wszyscy. Viva Italia!
Pan chce pokazać, jakie są winogrona w Italii. Proszę bardzo. Okej. Okay. Vai, vai. Vai, lua bella. Bella, dolce. Piękne. Bellissimo. No. Piękne, bellissima. Dale, di winogrona. Piękne. Oh, scusa. No, po prostu. Raj na ziemi. Ciao, signori. Ciao! Italia Bersonini, Italia sono bravissimi! Trigiano! Brava, Forza Roma! Grazie, grazie! No to kochani, lecimy na kolację! Kurczę, normalnie się tak ubrałam fajnie! Tak inaczej, będę taka Texas Lady teraz! Texas Monia! Zawalista moda, uwielbiam! Oczywiście jak na Moni się przystało we Włoszech, zakupki zrobione, teraz się przydał jakiś pan, co by to ponosił, ale muszę sobie dać radę sama. Kochani, ja już jestem właśnie na lotnisku, kończę 3-dniowy pobyt w Italii. Co mogę powiedzieć? Było super, było fajnie, ale obowiązki czekają. Wracam właśnie do Krakowa, ale 15 października jadę znowu do Wenecji, także to jeszcze nie koniec Włoch. Kochani, jak Wam się podobał odcinek, wiecie, co macie robić. Łapka w górę i... walcie w dzwoneczek! Woo!